To jest teraz ważny występ reprezentantek Polski. Przypomnę, stawką tego występu jest złoty medal w konkurencji kata drużynowego. Reprezentacja Polski. Katarzyna Krzywańska, trzeci dan. Anna Stachurska, drugi dan. I Maria Depta, pierwszy dan. To są te zawodniczki na naszych ekranach, które za moment będą próbowały przeskoczyć Włoszki i potwierdzić swoją znakomitą dyspozycję z tej pierwszej fazy eliminacyjnej, którą wygrały, i sięgnąć po tytuł mistrzyń świata. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Dziewczyny wykonują kata hangetsu. Na razie wychodzi to idealnie, synchronicznie, ale jak po raz pierwszy troszeczkę tak zamarłem z oddechem. Katarzyna Krzywańska, mistrzyni świata z 98 roku z Pruszkowa, Wenbu z Maciejem Grybskim, ma na swoim koncie także wicemistrzostwo świata w Belgradzie w 2004 i w 2002 roku w kata indywidualnym, no i jest przede wszystkim mistrzynią świata w kata indywidualnym z 2008 roku. Tytuł wywalczony w Wilnie. Dodajmy, że Katarzyna Krzywańska to jest ta na pierwszym planie z blond włosami. Ania Stachurska, urodzona w Pruszkowie, 24 lata, dwa dany. Siostra cioteczna Kasi Krzywańskiej. Wiele sukcesów także na koncie. 2008 rok Wilno, brąz, mistrzostw świata w kata drużynowy. Słuchaj, no jest dobrze, jest dobrze. Po obserwacji wykonania tego kata, no dziewczyny zrobiły i mocno, i precyzyjnie, i synchronicznie. Białe chorągiewki u wszystkich sędziów, żadnych wątpliwości. Wszystko bezbłędnie, no teraz tylko jak pytanie tylko, czy jest to pułap mistrzyń świata? Na to pytanie odpowiadają no sobie właśnie sędziowie. My będziemy tylko deliberować, tak naprawdę dopiero po podsumowaniu, bo tutaj jest suma punktów z półfinałów, z wykonania kata finałowego i z bunkaj, czyli z interpretacji. Czyli no, ja w pamięci nie jestem w stanie podliczyć punktów z trzech etapów u wszystkich sześciu sędziów, tym bardziej, że skrajne punkty są odrzucane. A no właśnie, czyli to jest niezwykle skomplikowana arytmetyczna łamigłówka, której my tutaj na bieżąco nie będziemy mogli sobie w głowie przeliczyć, natomiast z pewnością te wyniki zostaną nam dostarczone i jak tylko możliwie szybkim czasie będziemy mogli Państwa o tym poinformować. Na razie najważniejsze, że nasze zawodniczki wykonały wszystkie te elementy zaplanowane w sposób absolutnie doskonały i myślę, że sędziowie powinni to docenić. Ale teraz na macie rozpoczyna się bunkaj, czyli interpretacja. Katarzyna Krzywańska prowadzi bunkaj. Mistrzyni świata Wenbu, czyli jej ten bunkaj pasuje, bo ona jest w takiej konkurencji pokazowej wyćwiczona. Pierwszy moment interpretacji. Maria Depta przed momentem atakowała Katarzynę Krzywańską. To jest najmłodsza zawodniczka w tym gronie, 20-latka z Aleksandrowa Łódzkiego, ale urodzona właściwie w Łodzi, wicemistrzyni świata Wenbu z 2010 roku, mistrzyni Europy Wenbu w 2011 roku. Do tej pory jest bardzo dobrze. Kasia Krzywańska teraz na naszych ekranach. Ona sama tutaj prezentuje te najważniejsze momenty. Ania Stachurska zaatakowała z pasją. Super, piękna interpretacja. Koleżankę z reprezentacji. Ania Stachurska to jest taka ciekawostka. Być może Państwo o tym słyszeli. Ona jest prywatnie narzeczoną naszego gwiazdora piłkarskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego. No tak, co oczywiście jakby nie zmienia faktu, że jest bardzo dobrą zawodniczką karate, ale tak rzeczywiście jest. Robert Lewandowski czasami też odwiedzał tutaj nasze zawody. Ale nie zapałał pasją zmiany konkurencji, nie, w której startuje. Nie, natomiast z tego, co Ania opowiadała, czasami pomagał jej w treningu, trzymał jej tarcze treningowe. Mam nadzieję, że w tym związku nie służy jako tarcza. Zaraz, jeden z sędziów tutaj coś chce sugerować, ale kary nie będzie, nie będzie. Ten sędzia mi się nie podobał od początku. No ale pamiętajmy, że tutaj wspominaliśmy o tym wielokrotnie, kąty spojrzenia na to, co wykonują zawodnicy, są bardzo różne. Z różnych perspektyw może to wyglądać
nieco mniej okazale, dlatego no, trzeba być wyrozumiałym dla sędziów. Oni nie wszystko są w stanie widzieć, dlatego taki jest bardzo bogaty skład sędziowski, aby mogli ocenić precyzyjnie i sprawiedliwie, co najważniejsze. Tak, tak, dokładnie, dlatego jest 6 sędziów. Sędziowie są z różnych państw, to też daje taki większy obiektywizm. No tutaj będziemy musieli poczekać na podsumowanie punktów. No ale myślę, Mariusz, że podsumowując ten start, możemy powiedzieć, że wykonały kawał naprawdę bardzo dobrej pracy. No i teraz będziemy skrupulatnie wszystko to liczyć. Ja widzę kątem oka, że nawet ten bardzo surowy sędzia z Rumunii dał wysoką notę. No i zobaczymy, jak to wszystko po podliczeniu będzie wyglądało. Tak, sędzia z Rumunii jest surowy, ale też jest doświadczony. Tutaj też któryś z sędziów coś tam sygnalizuje, ale może nie mamy co wnikać. To są jakby ich sprawy wewnętrzne, muszą szybko między sobą ustalić. To są profesjonaliści, więc i sędzia Dan Stuparu z Rumunii powinien krótkimi komendami powiedzieć, o co mu chodzi i dać wskazówki sędziom. Tutaj widzimy powtórkę interpretacji kata. Zobaczmy, jaka fajna tutaj precyzja. No, piękna akcja. Idealnie, prosto w cel. No, zrobione to jest tak, jak trzeba. Tak, jak trzeba. Ale dziewczyny, państwo tego nie widzą, nie są pewne swego, bo tak nie są, spoglądają bardzo nerwowo na siebie, wciąż nie wiedzą, jaki jest werdykt sędziów. Zresztą my wciąż także jesteśmy pełni niepokoju, ale wierzymy w to, że ten układ, to kata zaprezentowane przez reprezentację Polski, było lepsze od Włoszek i będziemy mogli cieszyć się z kolejnego, już 3. złotego medalu. Oby tak było. No to by było fantastycznie. Już dawno takiego sukcesu na Mistrzostwach Świata nie było. Tym bardziej, że... Czy ja mówię już w perspektywie następnych finałów. Tym bardziej, że tych finałów jeszcze kilka będzie. W finale kata mężczyzn mamy Pawła Janusza i Witka Kwiecińskiego. I oni są... Ania Stachurska właśnie Ania na naszych Stachurska, ekranach. Ania Stachurska, jaka rozogniona, że tak powiem tutaj. Iskry i łzy w oczach równocześnie. Ale wracając do finału kata indywidualnego mężczyzn, zarówno Paweł Janusz, jak i Witold Kwieciński są po eliminacjach na... To ten sędzia, o którym wspominaliśmy, tak, państwo. Tak, tak. Oni są na pierwszych pozycjach, więc mają spore szanse. Jeden z nich ma spore szanse na złoto. I oby tak się stało. Państwo też teraz tego nie widzą, ale na drugiej planszy... O ile ja widzę, Kasper Kawecki, tak, tak to Kasper Kawecki startuje w Kogo Kumite. To jest Kogo Kumite, ale to jest jeszcze faza eliminacyjna. My wciąż tak. W dużym napięciu oczekujemy na werdykt, bo to jest wielki finał rywalizacji kata drużynowego z udziałem reprezentantek Polski. Tak, czekamy i sędziowie tutaj, nie wiem, czy specjalnie na złość dla nas, budują takie, dramaturgię, jak prawdziwy film Hitchcocka. Budują dramaturgię tego spotkania, no ale już się chyba zdecydowali. Krzysztof Neugebauer także tam nerwowo spogląda, on także marzy o tym, aby jego koleżanki z reprezentacji sięgnęły po najwyższy laur na świecie. No można powiedzieć koleżanki, no młodsze koleżanki, uczennice. No ale razem trenują. Tak, tak, no teraz w jakiś przekazują sposób ma wpływ sobie na ich trening. Informacje. Tak patrzę na reakcję tutaj publiczności, czy publiczność zapamiętała punkty, bo może by zareagowała jakoś. No tak, ale w kontekście tego, że musimy odrzucić te skrajne, to już w nie ogóle jest, tutaj nie trudno, jest łatwe. Trudno wyliczyć. Przypomniał mi się mój start we Włoszech w 2000 roku, kiedy ja też startując w finale, nie wiedziałem, jak to będzie, a startowaliśmy z nieco gorszej pozycji, bo z trzeciej i nagle jak sędziowie podnieśli punkty, to nasza ekipa cała wyskoczyła do góry. No i to dla mnie był, ja tego nie policzyłem sobie wtedy szybciutko w pamięci, jak to, ale sygnał, jakby reakcja naszej publiczności no, wskazywała, że jest dobrze. Oczywiście musieliśmy poczekać na podsumowanie punktów przez sędziów, natomiast tutaj chyba jest za dużo liczenia i mam nadzieję, że dlatego publiczność nie reaguje jeszcze. Ale zaraz zobaczymy, co nam powie sędzia. Patrzę na twarz sędziego technicznego. No musimy poczekać, bo on jakoś się nie cieszy aż tak bardzo, jakbym się spodziewał.